Witajcie w kolejnym openingu na naszym kanale. Dzisiaj tak wyjątkowo zrobimy taki łączony opening. Nie będziemy tego dzielić na dwa filmy ze względu na to, że dwa zestawy, które do nas przyjechały, czyli Anakin Skywalker jako Commander Expansion i Darth Maul z jego sądami jako Operative Expansion, wyszły już. Generalnie miały wyjść przynajmniej dużo wcześniej, także już wszystkie karty są znane. Niektórzy ludzie też już pewnie zdążyli sobie zagrać parę gierek, także tak no, powiemy w jednym filmiku naraz o obydwu z tych panów. Także zaczniemy sobie od Anakina. No i tutaj w zestawie z Anakinem mamy standardowo ramki z Anakinem. Jedna podstawka. No i w jego zestawie ogólnie znajduje się właśnie jedna plastikowa miniaturka do złożenia, jeden unit kart, jedna karta słabości, trzy karty tych rozkazów, sześć upgrade'ów, 15 żetonów. No i jedna taka instrukcja właśnie tutaj do składania. I tutaj widać już na instrukcji, że mamy dwie pozy możliwe do złożenia. Są też dwie głowy różne. Tak, także mamy dwa możliwe warianty Anakina do złożenia. No i tutaj standardowo żetony, dali mu dużo supresivów całkiem. No i mamy tutaj właśnie kartę Anakina Skywalkera. Jego koszt punktowy wynosi 160. Jest on chyba pierwszym dowódcą, który nie posiada slotu z dowodzeniem, na upgrade dowodzenia. Natomiast posiada on dwa sloty na moc, dwa na trening. Broni się czerwoną kością, ma 6 punktów zdrowia, 3 jakby jego morale, jego odwaga wynosi 3, niczego nie serdżuje i porusza się standardową miarką 2, taka standardowa miarka na piechoty. Do tego jego miecz świetny jest, bardzo mocny, bo mamy 5 czerwonych kości. Dodatkowo właśnie z impactem 3 i z piercem 3, czyli już jak już coś trafi, to jest duża szansa, że zabije. No i jego, że tak powiem, jedna z najważniejszych rzeczy w zasadzie, czyli keywordy. Pierwszym keywordem to jest taki standardowy ten keyword dla Jediów i ogólnie takich, no, takich gości w stylu Anakina, czyli Jump One. No, pozwala mu jednym, że tak powiem, ruchem, jedną akcją ruchu, no w sumie to jest akcja jump, ale to się liczy jako akcja ruchu, przeskoczyć nad terenem w wysokości 1, tak samo na trudnym terenie się może dzięki temu poruszyć swoją pewną miarką ruchu bez zmniejszania tej wartości swojego ruchu. Tutaj mamy teraz drugą jego umiejętnością, to jest DM So Mastery i tutaj to jest taka umiejętność, która pozwala mu w momencie, kiedy wydamy dodge'a, bo żeby w ogóle zadziałała ta umiejętność, musimy wydać dodge'a. Teraz w tym momencie, kiedy wydamy dodge'a, dzieją się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że włącza się konwersja obrony serdżowania obrony, czyli to jest często właśnie u Jediów. A druga rzecz jest taka, że jeżeli przynajmniej jedno trafienie lub trafienie krytyczne zostało anulowane, to przeciwnik dostanie jedną ranę. I tutaj to anulowanie następuje w fazie dodge and cover, więc zarówno z dodge'a, jak i z covera może być to anulowanie, natomiast i tak musimy tego dodge'a wydać, żeby tą ranę przeciwnikowi zadać. I to jest, no to jest takie mocniejsze niż deflect, bo mamy tą ranę gwarantowaną, jeżeli mamy na sobie dodge'a. To mamy gwarancję, że przeciwnik otrzyma ranę. No jeszcze pod warunkiem, że nie ma żadnych krytów. Tak, pod warunkiem, że nie ma żadnych krytów, ale kryty też już teraz wiemy, że są treningi, jest outmaneuver, także tu jest już uwzględnione w opisie, że możemy też kryty, ewentualnie możliwość anulowania może być, jeżeli będziemy mieli outmaneuver. No i kolejnym słowem, też nowym słowem kluczowym jest flood. To po prostu oznacza, że musimy dać kartę słabości naszemu przeciwnikowi do ręki. I to jest właśnie, to jest nowa mechanika, która się pojawia w grze razem z pojawieniem się Anakina, czyli karta słabości. I tutaj mamy, właśnie mamy taką kartę słabości, kiedy w naszej armii jest Anakin, musimy na początku gry tą kartę dać przeciwnikowi i on może ją sobie zagrać.
na początku wydawania, w fazie zagrywania kart, na samym początku przeciwnik może nam ją zagrać. Warunkiem zagrania jest, że Skywalker musi się znajdować na polu bitwy i musi mieć co najmniej jeden żeton suppressive. I wtedy po zagraniu tej karty nie można będzie w tej turze wydać Skywalkerowi rozkazu, to znaczy, że będzie musiał być jego żeton rozkazu w puli, tak? Nie będzie można mu przydzielić tego rozkazu. Także jest tak, to. No tylko tutaj właśnie taka... tak, żeby od razu wyprzedzić te wszystkie pytania. Najpierw zagrywamy te karty, dopiero tak, potem no przeciwnik jest... wybiera sobie rozkaz. Nie tak. ma tak, że zagramy to mamy, dopiero tak. potem jako. At the start of the activation phase, to znaczy, że trzeba to zagrać najpierw, czy jako pierwsza. Tak, no bo tutaj się mogą pojawić pytania, także od razu wyjaśniamy. No i dalej mamy standardowe dla Jedi, czyli Imion Pierce. To nie wymaga tutaj omawiania. No i też nowym keywordem jest tutaj template, jakoś tak? Template. Tak. Pozwala mu korzystać, Anakinowi konkretnie, korzystać z ulepszeń dla ciemnej strony mocy, z ciemnej strony mocy, no tak, na mocy tych tak, ulepszeń. Tak. No to jest właśnie jeszcze taka... Tak. Taki dodatek, żeby symbolizować to, że gdzieś tam Anakin ma te wahania między jasną a ciemną stroną tak mocy. Jest, czyli on może używać zarówno ulepszeń dla jasnej, jak i dla ciemnej, jak i neutralnych, także jest bardzo uniwersalny w tym względzie. Tak, no i zostały jeszcze karty rozkazów i ulepszeń, to może teraz ulepszenia pokażemy i na końcu te karty rozkazów wraz z upgrade'em, no więc, zestawem upgrade'ów no dającym Anakin Skywalkera. Skoro Anakin może używać ciemnej strony mocy, no to w pudełku znajdziemy od razu trzy takie ulepszenia, czyli mamy Anger, Fear i Force Choke. Trzy ulepszenia dla ciemnej strony, które... Już których... powinny być dosyć znane tak, przez graczy. Tak, i... to są dość stare ulepszenia, tak. wiadomo. A z używaniem różnie bywa. Tak. To już kwestia dobrania odpowiedniej rozpiski, także trzy i dostajemy... dla ciemnej strony ulepszenia dostał. Tak jest. Mamy nowe, no, mamy nowe ulepszenie Force Barrier dla użytkowników mocy. I to ulepszenie pozwala nam chronić innych trooperów w zasięgu 1 w momencie, kiedy się do nich strzela, czyli działa to na ataku dystansowym. Możemy wyczerpać to Force Barrier po to, aby w fazie Modify Attack Dice anulować dwa trafienia zwykłe lub jednego krytyka. Także bardzo, bardzo fajna umiejętność do chronienia innych trooperów, którzy będą blisko nas. I dodatkowo jeszcze pojawiają się takie dwa ulepszenia treningowe i to są też nowe rzeczy, których nie było do tej pory. No tutaj jednym z ulepszeń jest ulepszenie dające darmowy rozkaz, taki coś w stylu holoprojektora, tylko może dostać go tylko i wyłącznie operative, bądź dowódca jako to ulepszenie może dostać i rozkaz, który wydajemy, też może dostać tylko ten operative lub ten dowódca, który posiada to ulepszenie i jest to jednorazowe, więc po użyciu należy zaznaczyć, że tak, już tego nie ma grze. X-a, tak, czyli to jest raz na całą grę możemy sobie tak, przydzielić. No i to jest właśnie takie tylko dla dowódcy lub operative'a. No i drugą rzeczą nową to jest trening, ale ten trening ma zastrzeżenie, że tylko dla postaci, które posiadają upgrade na moc, to znaczy on jest dalej treningiem i dalej zajmuje slot treningowy, natomiast mogą go używać tylko takie postacie, które mają też dodatkowo upgrade na moc. I na początku swojej aktywacji jest możliwość flipowania karty, przekręcania karty, bo ona jest dwustronna. Mamy offensive stance i defensive stance, czyli dwie takie postawy do ataku i do obrony. I ta postawa co nam daje, że w momencie, kiedy wykonamy akcję aim, postawa ofensywna, to dostajemy dwa żetony aima zamiast jednego, ale nie możemy w ogóle w tym momencie wydawać żetonów dodge'a. Czyli nas to tak, jesteśmy silni do ataku, ale ogranicza nam to obronę. Natomiast defensive stance to jest odwrotność tego, czyli znowu na początku swojej aktywacji możemy sobie zdecydować właśnie, czy zostawić postawę, czy zmienić postawę. No i tutaj w momencie, kiedy wykonujemy akcję dodge'a, dostajemy dwa dodge'e zamiast jednego dodge'a, ale z kolei w tej turze, w której mamy to defensive stance ustawione, no nie możemy wydawać aimów, tak? Także w zależności od tego, to jest świetna karta, tak jak tutaj widać Anakina Obi-Wana, to na pewno będzie fajna na Obi-Wanie, gdzie on tam skorzysta z guardianów, broni tych swoich klonów. Dodatkowo może właśnie
z defensive stance'em zwiększać ilość dodży dla siebie, także świetna, a w momencie na przykład przejścia do ataku przełączyć na offensive stance i zaatakować przeciwnika, także no myślę, że na Obi-Wanie to będzie świetne, nie? Jak uważasz? Trzeba będzie to przetestować. No na pewno trzeba będzie przetestować, bo ale... defensive stance jest o tyle fajny, że masz dodge, ale jak przemienisz się na offensive stance, to zazwyczaj i tak dawałeś Obi-Wanowi dodge, bo on rozciachał tam jakieś jednostki, one wyszły i potem było strzelanie do Obi-Wana, więc trzeba będzie się zastanowić nad tym głębiej, bo może się okazać, że to jest trochę taka pułapka, jak się weźmie ten offensive stance, a z drugiej strony bez niego Obi-Wan może wcale tak naprawdę nie trafić, bo ma dwie białe kości, dwie czarne. Więc to jest też takie do pomyślenia przede wszystkim. Do pomyślenia, dokładnie. No na pewno będziemy sprawdzać, jak to w praktyce działa. No i oczywiście przechodzimy do kart rozkazów Anakina, tak? Zaczniemy może od jedynki. No Anakin ma bardzo ciekawą mechanikę tutaj wprowadzoną, czyli że im dłużej znajduje się na polu bitwy, tym jest mocniejszy, bo jego karty posiadają słowo kluczowe permanent, czyli będzie efekt karty działa do końca gry. Od momentu zagrania do końca gry. No i tak. Jest napisane właśnie o tym, że Anakin w momencie zagrania jedynki dostaje dwa słowa kluczowe. Outmaneuver, które pozwala mu wtedy dodżami zamykać trafienia krytyczne. No i Relentless, czyli po wykonaniu akcji ruchu może wykonać darmową akcję ataku, stąd też myśl, żeby zagrać na Anakinie Sabertrow. Tak. Natomiast wadą, jaką jest jakby zagranie tej karty, jest to, że na koniec tury Anakina, jeśli nie był on przez nas pierwszą aktywowaną jednostką, dostaje jeden żeton Suppressive. Tak, czyli to jest taka wada tej karty. Mamy jego, no i tu oczywiście na jedynce standardowo rozkaz tylko dla Anakina, tak? No i mamy tutaj dwójkę. Na dwójce mamy znowu rozkaz tylko dla Anakina, czyli tak przeważnie na dwójce to już można było komuś jeszcze wydać, ale o Anakina nie. Mamy efekt, znowu mamy permanent, czyli mamy znowu efekt stały. Czyli od momentu zagrania tej karty Anakin otrzymuje kolejne swoje umiejętności, czyli potrafi zamieniać w ataku serdżuje prosto na krytyki i dodatkowo dostaje Master of the Force One, czyli będzie mógł po swojej aktywacji odświeżać jeden upgrade taki wyczerpywalny. Czyli... No, duszenie, force bariery, force reflex i takie rzeczy. Dokładnie, tego typu rzeczy. Także mocne umiejętności dostaje, ale też wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. No i tu jest chyba właśnie najcięższa rzecz do spełnienia, czyli jeśli Anakin na koniec swojej aktywacji, jeśli nie zaatakował w tej turze, to dostaje znowu supresiva. Tak. A to wszystko jest właśnie po tą kartę słabości zrobione. Dokładnie. Także to już jest trochę ciężko, żeby w każdej turze atakował, no ale... Tak, czyli od tego momentu właśnie, może gdzieś jeżeli tam by się nie będzie atakował, a to się będzie nam kumulowało już, bo tutaj mamy pierwszy warunek, tu mamy drugi, ale to jest nie koniec, bo pojawia się jeszcze trzecia karta Anakina i tutaj już może wydać rozkaz sobie i jeszcze dwóm jednostkom i znowu do gry, to już jest bardziej taka karta dowódcza, tu były bardziej karty takie dla niego, natomiast tutaj już znowu mamy kolejny efekt stały gry, czyli od momentu znowu zagrania tej karty wchodzi nam efekt, mamy bardzo mocny keyword egzemplar, który w tym momencie to jest to, co Padme miała do tej pory, tak? Czyli... No jak na razie Padme była jedyną jednostką, która to posiada, teraz po zagraniu trójki Anakin również to dostaje. To oznacza, że w zasięgu 1-2, tak? Tak, i line of sight musi być zachowany. Line of sight, inne jednostki mogą korzystać z jego żetonów. Zielonych żetonów. Zielony tak, nawet żetonów. Łącznie ze stand-by'em. Tak jest, łącznie ze stand-by'em. Także to jest. Także Anakin Padme Choke i Anakin Padme Stand-by Aim albo Stand-by tak Dodge. Jest. Ale dodatkowo, jakby tego było mało, to jeszcze Reliable 2, czyli jeszcze dwa żetony Serge'a na start tury, czyli zarówno do wykorzystania przez niego, jak i dla przez wszystkie jednostki, no bo dzięki egzemplarowi. Zamiast tego nie ma agresywnej taktyki, nie może mieć, to przynajmniej dostaje Reliable 2 dla wszystkich jednostek dookoła. Dokładnie, także nawet tak, mocna rzecz. No i jest ta wada, że na koniec jego aktywacji, jeśli nie jest on w zasięgu 1-2 od przyjaznej jednostki, to dostaje supersiva. No to jest akurat bardzo łatwe do ogrania, bo tutaj będziemy chcieli go trzymać blisko, bo nie dość, że możemy dać mu force barierę, żeby bronił klony, to jeszcze chcemy pewnie, żeby te klony miały te serce do obrony, a możemy go chować po prostu za coverem aż do momentu, gdy zagramy jego jedynkę i dostanie relentless. Także bardzo fajna, mocna ta trójka.
To mi się tak bardzo jest, podoba, tak, ta jego karta. Bardzo, bardzo ciekawe karty dowodzenia i ta właśnie ta mechanika, że im dłużej będziemy grać Anakina, tym on będzie miał tych słów kluczowych na sobie więcej. No, jesteśmy w stanie do trzeciej tury mu wszystko zapewnić, ale prawdopodobnie też nie będziemy grać wszystkich rozkazów tak o. Myślę, że często będzie gra zaczynana od trójki Anakina ze względu na to, że trzy rozkazy plus dwa serce tak naprawdę dla wszystkich. Tak. Dookoła oczywiście w zasięgu 1-2. W międzyczasie, gdzie będziemy chcieli zagrać jedynkę, a myślę, że dwójka Anakina to może być karta, z której najczęściej ludzie będą rezygnować. Z czasem. To pewnie zależy, jak podejdziemy do budowania armii. Czy, no będziemy, czy będziemy próbować czy wszystkich będziemy wariantów. Chcieli go grać jako, bardziej jako dowódcę, czy może bardziej właśnie takiego, żeby poleciał i ostro walczył. Także... No to trójkę zawsze się opłaca zagrać. Oczywiście, trójkę. Bo trójkę, dwa serce, które dostaje chociażby do obrony i wtedy nie potrzebujemy do końca nawet tego dodża, bo mamy te dwa serce. A poza tym mając dwa serce, nie potrzebujemy też do końca serdżowania na kryty, bo raczej rzadko kiedy wypadnie nam więcej niż dwa serce. No tak, bo tutaj atakujemy z czerwonych kości, tak. Więc to jest, więc te dwa serce są. Łatwo jest dosyć uzyskać pełny zakres hitów. No także to był Anakin. No i jeszcze przejdziemy do Maula. Jako. Dorzucimy teraz jeszcze Maula. Jako drugi właśnie boks, który nam przyjechał dzisiaj. Tak. Tutaj mamy ramki z Maulem. Ale to nie wszystko, bo jeszcze razem z Maule są jego sądy. I tutaj mamy trzy sądy do zmontowania. No. I cztery podstawki łącznie, bo mamy trzy sądy plus Maul. Tak, także tutaj już jest więcej zabawy w sklejaniu i modelarskiej. No i tutaj mamy sądy, prosta rzecz. Trzy sądy. Chyba jeden wariant jest tylko dla sąd. Na takich przezroczystych kijeczkach, jak już widzieliśmy. Chociaż w sumie są cztery kijki. Arktruperzy już takie wykorzystywali, te kijki i Stab Ridery też już miały. To jest jedyny wariant, to jest taki, że możesz użyć dwóch mniejszych albo dwóch większych. Tak, i jednej zawsze musisz użyć jednej większej albo mniejszej. Wyżej, niżej te sądy, tak, dokładnie. No i mamy Maula, mamy, jak widać, instrukcja pokazuje, że mamy trzy pozy możliwe do zbudowania. Z mieczem tutaj z przodu, mieczem trzymanym oburącz lub z mieczem z tyłu. I też mamy dwie głowy, tam są dwie takie na tych głowach, nie wiem czy to widać dobrze, ale pewnie nie będzie widać. Tam są chyba też dwie mimiki twarzy. Tu są głowy. Tak, tu są głowy. No, ale to raczej nie będzie na filmie widać. Na jednej jest bardziej taki agresywny, na drugiej spokojniejszy. Okay. Zobaczymy, co jeszcze w środku. O. Mamy oczywiście żetony i tutaj oprócz standardowych żetonów pojawiają się nowości. Tak, mamy żeton Operative i Special Forces, bo Maul jest Operative'em, natomiast sądy wliczają się w Special Forces slot, tak. Jeśli chcemy je dokupić. Tak. No, mamy tylko jednego supresa, bo w tym... Mamy nowy żeton... Anaki nie doszło dużo, to doszedł mało. Mamy nowe żetony obserwacji, o których zaraz powiemy. No i żeton incognito. I mamy żeton incognito. Który w końcu powinien pojawić się tak naprawdę wcześniej. Tak, bo tu mamy Keitu na tym żetonie, powinien się w zasadzie z Keitu pojawić. No, pojawił się dopiero z Maulem. Okej, okay. Czyli tak, to jest zestaw żetonów. Taki dosyć standardowy, plus te właśnie, jakby nie patrzeć, żetony. No i mamy tutaj oczywiście w pudełku Maula Operative za 160 punktów, tak samo jak Anakin. Dwa ulepszenia na moc, dwa ulepszenia na trening. Do tego jest 6 punktów życia, 3 morale, czerwona kostka do obrony i nie serdżuje ani ataku, ani obrony i ma prędkość 2 standardowo. No i obydwaj, tak jak Anakin i Maul, są trooperami, to też warto zaznaczyć. No i jego broń to jest ten jego podwójny miecz, ma 4 czerwone kości i 4 białe, impact 2, pierce 2, tylko że z racji braku serdżowania, te białe kości, to jak się jedna wejdzie, to będzie dobrze, a i czerwona będzie potrafiła czasem spudłować, także niby 8 kości, ale trzeba też zważyć na to, jakie to są kości. Natomiast ma on chyba najsilniejszy rzut mieczem świetlnym, ponieważ może rzucić 4 czerwonymi z piercem 2 i impactem 2. Także tutaj jest akurat duży plus w właśnie stronę Maula. No i tutaj keywordy standardowe, typowe dla posiadaczy mocy, czyli jump 1, możliwość przeskoczenia
na wysokość 1. Deflect, czyli przy wydaniu żetonu dodge'a dostajemy serdżowanie obrony i na serdżach odbijamy rany w przeciwnika. Tak jest. Imię Pierce oczywiście. No i to Jewel Mastery, czyli daje go specjalna umiejętność. I ona działa w ten sposób, że gdy Maul jest ranny, czyli ma przynajmniej jedną ranę na sobie, to dostaje jedną dodatkową akcję do zrobienia, z tym, że nie możemy zrobić więcej niż dwie akcje ruchu. Czyli przykładowo dwa razy ruch i rzut mieczem świetlnym. Albo rzut mieczem świetlnym, ruch i dodge. Także mamy trzy akcje, ale warunkiem jest to, że musi mieć ranę. Także jeśli go wyleczymy z jakiegoś efektu, na przykład bakty ze skrzynki, i nie będzie miał tej rany, to trzeba pamiętać, że wtedy ma standardowo dwie akcje. Dokładnie, musi posiadać ranę. No i tutaj mamy zestaw ulepszeń, jest taki jak u Anakina, żeśmy widzieli, czyli Anger, Fear oraz Force Choke. Tak, wszystkie ulepszenia ciemnej strony, bez zmiany. Mamy też właśnie to nowe Force Barrier, także tutaj, bo to jest neutralne ulepszenie. Tak, no to też już o tym powiedzieliśmy. Tak, Seize the Initiative to samo, czyli możliwość wydania sobie rozkazu raz na grę. No i dwustronne Offensive Stance, Defensive Stance, bo to jest trening neutralny, także i będą mogli Sithowie, i będą mogli Jedi korzystać. Mamy też Offensive Pusha, to tak, bardzo, bardzo fajnie, dobra karta. Także fajnie, że dorzucili Offensive Pusha, bo to jest zawsze tak, dobra karta. Separatystom się tania to przyda na pewno, dobra. Gdzieś tam, bo to rzadko się pojawia. I mamy jeszcze dodatkowo com Jammera, komunikację Jammera. On tam nie kosztuje już 15, także no, tak. Jest zmieniony koszt, to też ok. No i oczywiście karty dowodzenia Maula, tak? Bardzo ważna rzecz, czyli zaczniemy to może od jedynki Maula. Maul tutaj sobie oczywiście rozkaz wydaje z tej karty samemu. No i w tym momencie Maul dostaje dodge'a, a także słowo kluczowe disengage, czyli będzie mógł wyjść tam z walki wręcz, w razie czego. I teraz, kiedy Maul jest związany walką z przeciwnikiem, ten przeciwnik nie może wydawać aimów, dodży, standby'a ani serge'a tokena, czyli żadnych zielonych tokenów. Bardzo mocna rzecz. Można wskoczyć do takiego właśnie Jedi'a i w tym momencie zablokować mu używanie właśnie tak. Do... Obi-Wan nie może wtedy tak. Odbić palce w ręcz. Nie może sobie włączyć tego Soresu Mastery swojego. No, nie tak, ma żadnej możliwości, bo po prostu nie może zostać dodge'a, tak. Więc też nie będzie serge'ował. Także to jest świetna karta na właśnie na takich użytkowników mocy, żeby dopaść. W zasadzie to każdą jednostkę tak naprawdę, bo on wyłącza to każdemu, z kim walczy wręcz. No ale wiadomo, że najskuteczniejsze będzie to no właśnie na innych użytkowników. Mamy Maula dwójkę. No i tutaj Maul może wydać rozkaz już tej sobie oraz jednemu trooperowi. No i tutaj mamy znowu mamy dwa użycia tej karty. Dwa zastosowania, tak. Pierwsze zastosowanie, kiedy zagrywamy tą kartę normalnie w fazie Command Face'a, czyli Maul nie może atakować, ale jednostki przeciwnika poza zasięgiem 2 również nie mogą atakować Maula. Także muszą wyjść bardzo blisko, żeby tak. Dopiero mu coś to móc jest, zrobić. Jest fajna karta. To jest takie fajne, żeby szedł z B2-kami, bo wtedy wchodzisz w zasięg 2 do Maula, jak chcesz postrzelać, ale B2-ki też mogą zacząć strzelać. Można sobie tak gdzieś się przyczaić przed atakiem w kolejnej turze, że przeciwnik ci nie może nic zrobić, odpowiednio podejść na tyle daleko, że nie będziesz mógł zostać ostrzelany i w kolejnej turze odpalasz jedynkę i wskakujesz gdzieś tam przeciwnika, także ciekawa sprawa. Natomiast druga opcja wiąże się z ujawnianiem karty w fazie deploymentu, czyli w momencie, kiedy wystawiamy jednostki. Oczywiście karty w fazie deploymentu musimy ujawniać od razu, jako pierwsze. To jest już sprecyzowane, w którym momencie to ujawniamy. Jeżeli się zdecydujemy ją ujawnić, to Maul otrzyma infiltrate, słowo kluczowe, czyli będzie mógł się wystawić na polu bitwy, gdzieś tam poza zasięgiem 3 od jednostki wroga, czyli można go będzie gdzieś blisko wystawić. No i dodatkowo także te jego sondy i zarówno on, Maul, jak i sondy jego, bo już zaraz przyjdziemy do omawiania sond jeszcze, nie mogą w pierwszej turze wykonywać akcji z kart obiektywów, czyli na przykład Maula nie wykorzystamy do tego, żeby wziąć środkową skrzynkę i wystawić go na środku i zabrać skrzynkę w pierwszej turze, czy tam, nie wiem, popsuć waporator. To nie zadziała nam. On mimo że skorzysta z infiltrata, czy on jest bardziej nastawiony do walki, a nie do tego, żeby robić obiektyw w ten sposób. Tak samo jego sądy nie mogą z tego skorzystać, z tej karty. No i to jest bardzo ważne, jeżeli zdecydujemy się ujawnić tą kartę,
to musimy ją odrzucić od razu. To znaczy, że... Nawet jej nie zagrywamy. Tak, nie zagrywamy jej, czyli... Ale to ma też już to swoje plusy. Dajemy mu tego infiltrata i wyrzucamy tą kartę z gry i nasza ręka zostaje nam 6 kart na pierwszym turze. Więc już wiemy, że jeśli będziemy grać 6 tur, to zawsze użyjemy Stanley Corders przynajmniej raz. Tak, tak. No i mamy trzecią kartę dowodzenia, to jest jego druga jedynka, ale podczas budowania ręki wliczamy ją jako trójkę. I tutaj ta karta wydaje rozkaz oczywiście tylko Maulowi. No jak to Perytibi tak. Lubią sobie właśnie tylko dla siebie rozkazy wydawać. I co jest bardzo ważne, po zagraniu tej karty Maul może dostać jedną ranę, czyli mamy sytuację taką, że Maul jest jeszcze świeży, nie ma ran, a potrzebujemy tej rany, żeby odpalić jego... Trzecią akcję. Tak, jego tego Jujo Mastery, czyli tą trzecią akcję, to możemy z tej karty mu tą ranę przydzielić i dodatkowo dostaje Jedi Hunter na tą turę, w której zostało to zagrane, czyli będzie surge'ował trafienia na krytyki w momencie, kiedy będzie walczył z innym użytkownikiem mocy, czyli mamy tutaj typowe karty takie, że na agresję Maula dwie jedynki. No i jeszcze Maul dostaje z tej karty Aima, to też jest ważne. Z tej jedynki. Tak, i jeszcze dodatkowo Aima, także więc jeśli to skombimy z tym Sengerem, to mamy dwa Aimy. Mamy tu tak. Jeżeli to jest też takie, jak już chcemy wejść pewnie w przeciwnika. To mamy bardzo agresywne. Albo przynajmniej móc rzucić mieczem. Możemy to zrobić, jeżeli zrobimy na przykład infiltrata i zaczniemy od tej karty, to mamy trzy akcje, czyli mamy te dwie akcje na ruch i jeszcze możemy zaatakować, więc możemy zrobić bardzo agresywne otwarcie z aimem. Ryzykowne, ale może się opłacić, także... No, dwie akcje na ruch plus rzut mieczem albo wejście rzut mieczem, i albo już wejście do walki, tak. I jeszcze mamy aim, także jesteś też ostro. No i to, co jest też teraz tak. Moim zdaniem najciekawsze po kartach, jakie dostał, czyli... Tak, i druga rzecz, którą znajdziemy w pudełku, to są właśnie te jego sondy, DRK1. I to są sondy, które kosztują 35 punktów, więc jest to... Bardzo tanio. Tak, jest to taniej o jeden punkt. To jest najtańsza aktywacja w grze chyba w tej chwili. Tak, to jest tańsze niż... Tańsze już niż Artu, bo Artu dostał podwyżkę o 10. Tak. W oddziale mamy, to są Special Forces właśnie. W oddziale są trzy sondy. Mają jeden życia, jeden odwagi, bronią na białej kostce, surge'ują trafienia, surge'ują obrony. Mają prędkość 2. No i są droid trooperami, więc też ta odwaga tak nie do końca ma znaczenie. No i też o dziwo całkiem fajna broń na sondach. Tak. Do walki wręcz lub na 1-2. Dwie białe z supresivem, także 6 białych surge'owanych z supresivem. Wcale nie takie słabe. Mhm. No i tutaj najważniejsza rzecz to mamy akcję z karty Observe 3, czyli to jest nowa rzecz. I tu są te właśnie nowe żetony obserwacji. Czyli sondy Maula w zasięgu 1-3 i w polu widzenia mogą za akcję nałożyć 3 żetony obserwacji. Żetony obserwacji, to jest nowa mechanika, pozwala to nam wykorzystywać je do przerzucania kostek w momencie, kiedy będziemy atakować. Jeden żeton pozwala nam przerzucić jedną kość, czyli taki o połowę słabszy aim, ale co jest ciekawe, te żetony one sobie leżą na jednostce przeciwnika. Oczywiście przeciwnik z nich nie może korzystać, są tylko nasze. I to pozwoli nam przerzucać, robimy jeden atak, potrzebujemy jedną kostkę przerzucić, czy dwie. To zostaje nam jeszcze żeton, dla następna jednostka też może z tego korzystać. Na przykład czołg właśnie tych separatystów często czołg, potrzebuje przerzucić jedną mamy kość. Mamy czerwone kości, czasem trzeba jedną, dokładnie. To się może przydać dla czołgu. Tak jest. No i te żetony, one zostają na jednostce do końca tury, na koniec tury będą zdejmowane, więc w następnej turze znowu możemy z tej akcji skorzystać. Mhm. No i drugim keywordem jest Detachment Maul, czyli w zasięgu 1 od Maula muszą się wystawić te sondy. Tak, muszą się wystawić, więc jeżeli Maul skorzysta z infiltracji, to sondy też skorzystają z infiltracji, wystawią się po prostu 1 od Maula. No i to jest oczywiście, Detachment Maul oznacza, że tych sond nie możemy wystawić, jeżeli nie gramy Maula, czyli to jest jedyna... To jest jedyny minus, jedyna wada. To jest wada tego, że... Bo to musimy już te 160 za Maula zapłacić, żeby móc sobie zrobić taką fajną aktywację sond. Tak jest. Potem co mamy? Hoover R1 to jest nowe słowo kluczowe. To jest bardzo proste słowo, polega na tym, że te sondy sobie ignorują teren o wysokości 1, czyli coś tak jakby na kształt pojazdów repulsorowych, czyli
teren o wysokości 1, ponieważ są, sami są trooperami, ale mają Hoover R1, więc mogą sobie przez teren o wysokości 1 przelatywać. To oznacza, że nie będzie jakieś tam budyneczki małe, czy jakieś tam tereny typu lasek, no, przeszkadzające. Taki gorszy speeder, ale no, fajny, bo taki gorszy speeder, taki inny jump, taki lepszy jump można powiedzieć, bo zawsze tak, może się po prostu poruszyć. Ignorujemy sobie taki teren do wysokości 1, no, przelatujemy. Właśnie to symbolizuje to, że te sondy tak latają. Tak. No i ostatnim keywordem jest incognito, czyli to, że te sondy właśnie są ukryte, mamy ten żeton. Tak. I to działa w ten sposób, że bo jest to też pierwszy raz ten keyword pojawia się w armii separatystów, u Republiki go jeszcze nie ma. Działa on w ten sposób, że jednostki przeciwnika, które są powyżej zasięgu 1, nie mogą atakować jednostki właśnie z tym keywordem, chyba że ta jednostka z tym keywordem sama zaatakuje, broni się przed atakiem, czyli na przykład weszło w ten zasięg 1, wszedł ktoś w walkę wręcz, to wtedy już spada to incognito, bądź też wykona jakąś akcję z objective. Tak, czyli na przykład właśnie podniesie tam nam skrzynkę, albo właśnie tam gdzieś będzie przy waporatorach działać, skorzysta tam z tej akcji, to ewentualnie to wtedy traci ten po prostu żeton incognito. Tak, także traci to swoją właśnie także własność. Można, to jest dość ciekawe, bo mamy tak incognito, poza zasięgiem 1 jesteśmy chronieni, dopóki sami sobie nie zdecydujemy. Głównie obserwujemy, ruszamy się, ewentualnie standby, tak, żeby uciec właśnie z zasięgu 1. Robimy sobie obserwację na zasięg 3, czyli bardzo duży. Nakładamy żetony i w którymś momencie możemy albo wspomóc scenariusz, jeżeli scenariusz nam pozwala na to, albo możemy też całkiem fajnie strzelić na zasięgu 2, to jest, mamy 6 wtedy białych kostek z supresji, także da się też wykorzystać to i ofensywnie, i do scenariusza. Myślę, że będzie ciekawa jednostka do sprawdzenia. No, może tak, nawet ciekawsza niż sam Maul. No, ale bez Maula się nie da, także tylko w zestawie możemy grać. Tak, no, ale bardzo taka ciekawa aktywacja i na pewno się przyda w separatystach właśnie takie sondy do rozdawania tych mini-aimów. No, także to już będzie wszystko. Mamy właśnie te takie dwa zestawy. No długo nie było raportu, bo liczyliśmy na to, że po prostu przyjdą te zestawy wcześniej i już było w planach nagrywania, a się trochę w czasie, że tak powiem, odciągnęło, ale już tam wracamy powoli właśnie z tymi nagrywaniami, tu już mamy openingi i jakoś niedługo po nich powinien się pojawić, albo się pojawi pierwsza gra z turnieju na symulatorze, albo pojawi się po prostu jakiś raport właśnie już z wykorzystaniem Anakina i Maula, bo trzeba się nacieszyć zanim wyjdą specjaliści, bo to też już całkiem niedługo wbrew pozorom. Także jeśli tam macie jakieś przemyślenia na temat Maula, Anakina, możecie pisać w komentarzu. No i mile widziane, będą jakieś łapki w górę. Jeśli ktoś chce zostać na dłużej, to i subskrypcja, dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie, kiedy tam wrzucamy coś na kanał. No i do następnego filmu. Dzięki.